Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco, super, że jesteście ze mną dzisiaj. I tym razem mam dla Was taki filmik trochę bardziej o naturalnej pielęgnacji, o hydrolatach, a dokładnie o tym, jak możemy je troszkę podkręcić, co możemy do nich dodać, co ja do nich dodawałam przez lata i co bardzo lubię. Natomiast taki post też był jakiś czas temu na blogu, więc tutaj w opisie będziecie miały link i możecie sobie zerknąć, bo tam podaję troszkę inne sposoby i inne patenty niż tutaj. Więc nie przedłużając, pierwszą rzeczą, którą ja dodawałam do hydrolatów i która moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo fajną opcją, jest krzemionka albo są to mikrosfery silikonowe. I to są takie półprodukty, które możemy sobie kupić, nie wiem, na przykład na kolorówce. I one w takiej niewielkiej ilości dodane do naszego hydrolatu zrobią z niego taką matującą, delikatnie odświeżającą mgiełkę. Ja oprócz krzemionki i oprócz tych mikrosfer silikonowych dodawałam też zawsze maleńką kropelkę olejku miętowego, właśnie jeśli robiłam, przygotowywałam hydrolat w takiej wersji odświeżającej. I zawsze, jeśli ogólnie eksperymentuję z hydrolatami w jakimkolwiek celu, to tak naprawdę przelewam je sobie do takich mniejszych buteleczek z atomizerem, jeśli mam taki, wiecie, malutki pojemniczek z dobrym atomizerem, bo nie wszystkie są fajne, to zawsze je odkładam i właśnie przelewam do nich hydrolaty i robię takie własne mieszanki. Ja często wykorzystuję też takie podróżne pojemniczki, to jest taki mój faworyt, jeśli nie zależy mi akurat na atomizerze, to jest pojemnik, którego często używam do robienia wcierek, natomiast tutaj mam taki po toniku Marylu Bio, który był miał całkiem fajny atomizerek i hydrolat olejku, to są obecnie jedne z moich ulubionych hydrolatów. Natomiast ja przez lata testowałam bardzo dużo różnych hydrolatów i mam z nimi dość spore doświadczenie. Też pewnie wrzucę Wam jeszcze linki na dole do tych rzeczy, które o hydrolatach na blogu pisałam. Dla dziewczyn, które mają problem z cerą naczynkową albo w ogóle chcą jakoś delikatnie załagodzić rumień, tego rodzaju problemy, to bardzo, bardzo polecam. Ten liposomowy koncentrat do cery naczynkowej z Naturalisa. On jest naprawdę świetny, ja stosowałam go solo, dodawałam do różnych rzeczy i jeśli chcemy przygotować sobie właśnie taki mocniej działający na naczynkach hydrolat, to jest naprawdę świetna rzecz i wydaje mi się, że to jest ogólnie jeden z fajniejszych takich półproduktów czy też gotowych kompozycji, które możemy sobie ogólnie do hydrolatu dodać. Jeśli mamy problem z rumieniem strony naczynkową, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Jeśli do naszych hydrolatów dodajemy takie bardziej niestandardowe rzeczy, tak jak właśnie krzemionki, te mikrosfery silikonowe i tak dalej, to kwestia tego, ile dokładnie powinniśmy ich dodawać, jest bardzo otwarta i tutaj nic nie jest określone, więc zależnie od tego, ile jakby wiecie płynu chcemy przygotować i jak mocny efekt chcemy uzyskać. Ja zawsze robię to na oko i tak naprawdę na sam koniec łyżeczki dodawałam bardzo malutkie ilości, ewentualnie potem jeszcze tego dodając, tak żeby zobaczyć, czy ten efekt, który uzyskuję, już jest okej, czy jeszcze mogę coś dołożyć, więc tutaj jakby wiecie, nie powiem Wam dokładnie, ile czego możecie dać, natomiast jeśli chodzi o półprodukty, to zwykle mamy na stronie producenta albo sklepu wypisane ile kropelek, nie wiem ile mililitrów w jakich mieszankach możemy zastosować i to są często receptury na jakieś gotowe kremy albo toniki, ale możemy tym się jakoś sugerować. Natomiast ja jestem zawsze fanem tego, żeby po prostu trochę sprawdzać i się tym pobawić, dlatego sama zawsze robię takie małe ilości tych gotowych mieszanek na wypadek, gdyby mi coś nie wyszło, ale jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło. Natomiast jeśli chodzi o krzemionki, o te mikrosfery silikonowe albo ogólnie o dodawanie glinek do hydrolatów, co też jest fajnym patentem, to pozwala właśnie na uzyskanie takiej matującej, odświeżającej mgiełki, ponieważ ta krzemionka czy też te mikrosfery silikonowe po wyschnięciu hydrolatu na naszej twarzy zostają i dają taki ładny, wygładzony, delikatnie matowy efekt. Ale to jest też jakby trzeci patent już tego filmu. W podobny sposób możemy też zrobić swoją taką, wiecie, zdrową, odbijającą od nasady i odświeżającą, no może nie tyle właśnie wcierkę, co taki odbijający od nasady i odświeżający hydrolat do włosów. I to jest naprawdę świetny patent. Krzemionka, tutaj już mikrosfer silikonowych nie dajemy, ale krzemionki albo glinki będą działać bardzo fajnie na nadmiar sebum i będą delikatnie unosić włosy u nasady, więc to jest taka sprawa, która się świetnie sprawdza, szczególnie w takich włosach, które łatwo się przetłuszczają, łatwo opadają, na włosach jasnych, ale jeśli mamy ciemne włosy, korzystamy z glinki, nie chcemy, żeby ona za bardzo rozjaśniła nam
tutaj fosy u nasady. Tak się ogólnie nie dzieje, ale to zależnie ile tej linki w tym hydrolacie zmieścimy, tak naprawdę jeśli mocno przesadzimy, to możemy mieć efekt troszkę takich zabielonych włosów. Natomiast jeśli damy jej odpowiednio niewiele, na tyle, żeby ona działała, ale to nie było jeszcze bardzo mocno widoczne, to wszystko będzie w porządku. Natomiast ja robiłam jeszcze tak, że dodawałam swego czasu też odrobinę węgla aktywnego. Wiecie, teraz to jest bardzo popularne do mycia zębów. I też naprawdę taką mega, mega malutką ilość, ona powodowała to, że cała mieszanka była, wiecie, troszkę jakby ciemniejsza. Na moich ciemnych włosach to wyglądało super. Tak samo jak te suche szampony dla brunetek, działa dokładnie na tej samej zasadzie. Jeśli nałożymy sobie taką mieszankę hydrolatu właśnie z glinkami, z węglem i tak dalej, na przykład na noc u nasady, to najprawdopodobniej rano obudzimy się z takimi bardziej, wiecie, świeżymi włosami i od nasady uniesionymi, jeśli to jest nasz cel, to myślę, że warto próbować. Przechodzimy dalej, dziewczyny. To jest jeden z moich ukochanych produktów już od, myślę, że naprawdę chyba 12, 11 lat na pewno. To jest Beauty Elixir z Caudalie. I dzięki niemu tak naprawdę sama zaczęłam eksperymentować z tworzeniem podobnych kompozycji właśnie na bazie hydrolatów. I zawsze kiedy chciałam stworzyć coś podobnego, taką właśnie nawilżającą, ale też odświeżającą mgiełkę, to oprócz tego, że bazą był właśnie mój hydrolat, dodawałam do niego pantenol, dodawałam glicerynę. Czasami jakieś specjalne półprodukty o działaniu przeciwzmarszczkowym, ale to nie jest jakieś super koniecznie wymagane. Natomiast dodawałam też olejek, jakiś, wiecie, fajny wybrany olejek, zależnie od tego, czego potrzebowała w danym momencie moja skóra i czy, powiedzmy, miałam problemy z niedoskonałościami, czy raczej z suchością i tak dalej. Oraz olejek eteryczny, też wybrany według tego, co akurat lubię, czego potrzebowałam. Najczęściej to była mięta, bo ja kocham miętę, ale bardzo często używałam też lawendy. Jeśli chodzi o takie bardziej specjalne już oleje, to na pewno olej marula, olej z opuncji figowej. Tego jest mnóstwo. Ja bardzo lubię olejki z róży, ale ostatnimi czasy najczęściej stosuję po prostu gotowe połączenia olejowe, tak jak te połączenia z madary albo dekleora i jakiś olejek eteryczny. I wzbogacony w ten sposób hydrolat naprawdę, dziewczyny, jest fenomenalny. Oczywiście jeśli on z natury posiada jakiś mocniejszy zapach, jest to na przykład hydrolat miętowy, no to już tutaj jakichś olejków eterycznych dodawać nie musimy, aczkolwiek możemy, jeśli wiemy, że jakaś specyficzna rzecz będzie na naszą skórę działała dobrze, ale warto tutaj jeszcze sprawdzić, czy dany olejek nie działa fotouczulająco, jeśli zamierzamy się, wiecie, mocno i oficie tą mieszanką psikać, na przykład w lecie, a wiemy, że nasza skóra jest bardzo wrażliwa albo mamy skłonność do przebarwień. Tutaj też różnie bywa. Ja jestem też fanką w pewnym sensie zatapiania różnych rzeczy w hydrolatach, w takich małych pojemnościach. A jeśli już jesteśmy przy przebarwieniach, to taką bardzo fajną, delikatnie rozjaśniającą, naturalną rzeczą jest szafran. I szafran możemy sobie po prostu kupić i wsypać odrobinę do naszego hydrolatu. On wtedy zabarwi się tak delikatnie na żółto, ale dzięki temu będzie miał też właśnie takie działanie rozjaśniające. O tym też pisałam na blogu, więc znowu zerknijcie sobie w linkę, bo tam to wszystko jest dokładnie wytłumaczone. I tak się zastanawiam, czy coś jeszcze jest takiego, o czym chciałabym Wam powiedzieć. Bo ten filmik miał być z założenia krótki, ale pewnie wyjdzie jak zwykle. Już myślę, że nagrywam go za długo, ale jeszcze mi się kamera nie wyłącza, więc nie jest tragicznie. Okej, jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Jedna to taki totalny klasyk, czyli dodawanie do naszego hydrolatu paru kropli ekologicznego octu jabłkowego. Szczególnie ważna rzecz, jeśli myjemy na co dzień twarz mydłem i chcemy przywrócić skórze naturalne pH, to jest coś, co musimy zrobić, ponieważ nasze hydrolaty same z siebie tego nie robią. Niektóre sklepowe toniki też niekoniecznie tak działają, więc warto o tym pamiętać. To zależy od składu, czasem ciężko w ogóle cokolwiek orzec. Natomiast drugą taką fajną opcją wyjazdową, którą też uskuteczniałam, było tworzenie takiego bardziej nawilżającego hydrolatu, czyli takiej wersji nawilżającego toniku na bazie hydrolatu, gdzie dodawałam ocet, ale mieszałam jeszcze odrobinkę tego hydrolatu z danym nawilżającym kremem, który miałam ze sobą. I to też dawało taki właśnie bardzo fajny efekt uzupełniający pielęgnację. Czasem dodawałam tam troszeczkę olejków i olejek eteryczny. I to był też często jedyny kosmetyk, jaki gdzieś ze sobą zabierałam, ponieważ jeśli moja skóra nie była jakoś super sucha i była raczej normalna, wiedziałam, że nie ma jakichś niesamowitych potrzeb, na przykład gdzieś na wyjeździe w góry i tak dalej, wiecie, kiedy nie chcemy zabierać ze sobą tony jakichś zbędnych rzeczy, to faktycznie był taki kosmetyk, który mnie ratował i był taki bardzo wielofunkcyjny, więc tutaj właściwie mogłam się obyć tylko z mydełkiem lub czymś innym do mycia,
i tym kosmetykiem na bazie hydrolatu właśnie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy Wy kochacie hydrolaty, jaki jest Wasz ulubiony, co do nich dodajecie, czy może w ogóle łączycie jakieś swoje kosmetyki. Jeśli tak, to piszcie mi koniecznie. Zapraszam Was jeszcze raz na bloga i jeśli macie pytania, to piszcie, ja chętnie odpowiadam. Jeśli macie jakieś życzenia, to też dajcie znać, że to wszystko, chyba się bardzo nie poplątałam. Jeszcze raz dzięki Wam za uwagę i buziaczki.